wszyscy razem, drewniane przed szkołem. Wszystkie noby kocham. Dzień dobry, do was serdecznie w drugim sezonie drewnianego przedszkola. Pierwszy sezon był 6-odcinkowy, ale to był sezon tak zwany angielski. 6 odcinków, dobrych odcinków. Teraz spróbujemy zrobić troszkę dłuższy sezon. Robimy drugi, zaczynamy. Ale zanim zaczniemy drugi sezon, to parę słów. Przede wszystkim każdy wtorek, godzina 20.00. Nie wiem, czy ten dokładnie o 20.00 pójdzie, czy też nie. I w każdy wtorek o 20.00 będziemy mieli premierę YouTube'ową. To oznacza, że ja ustawiam specjalną premierę na YouTubie i oglądamy drewniane przedszkole razem, grupowo. Z czatem z boku i będziemy mogli tak wszystko to oglądać. Fajnie, prawda? Zanim zaczniemy, ja już sobie tutaj puszczę, żeby to leciało, bo to powolutku niech sobie leci to spotkanie. Mam dla was coś jeszcze. Dostałem ostatnio prezent od Adata. Ta-ta! Piękny, nieprawdaż? Wspaniałe, coś wspaniałego. Coś pięknego dostałem. Słuchajcie, dostałem dysk SSD. To na pewno jest kabel USB 3.0, tego jestem 100% pewny. A gdzie ja mam ten A tu jest i dysk SSD Adata przenośny, mobilny, USB 3.0. I jakbyście zauważyli, w pełnej gumce. Czyli zabezpieczony. Przed czym? To jest tak zwany głupoodporny. Czyli we mnie można uderzyć, zabezpieczony przed wstrząsami. 250 GB SSD. Boże, jakie to jest malutkie. Tutaj dla porównania jest mój telefon. Aha. Można sobie porównać. Grubościowo pięknie. Więc wielkie dzięki Adata za dysk. Przyda się, przynajmniej już będę miał gdzie trzymać wszystkie moje gry StarCraftowe. I tym podobna rzecz, kiedy będę jeździł na LANy. Jak widzicie, do kieszeni się mieści. A my, proszę państwa, lecimy już z grą i drewnianym przedszkolem. Po prawej stronie w kolorze czerwonym jest Gremory, jego filmikiem natomiast jest Storm. Lecimy z tą grą. Jeżeli wy macie natomiast replay na drewnianym przedszkole, zapraszam na mojego Discorda. Na moim Discordzie jest coś tak bardzo fajnego, jak możliwość... Czy ja mam dobrze prędkość ustawioną, czy ja mam źle prędkość ustawioną? Ja mam wrażenie, że mogę mieć prędkość źle ustawioną. Upewnijmy się, jak tutaj wygląda w moim wypadku ta prędkość. Na mojego Discorda zapraszam, ponieważ na moim Discordzie możecie wrzucić nowe replaye. No, prędkość była ok, ustawiona. Możecie wrzucić replaye z dziwnych, śmiesznych gier i możecie pojawić się na moim YouTubie. Zerknijmy, co się dzieje. Aktualnie mamy speed na linkach i troszeczkę tych linków ze strony Storma. 18 harvesterów do 19 aktualnie. Gremory, standardowe otwarcie, ekspansja tutaj się robi, mamy pierwszego Reapera, więc na razie po staremu nic ciekawego. Zwiększmy troszeczkę prędkość, bo wszyscy wiemy, że tutaj raz jest coś ciekawego, raz nie. Pierwszy Reaper i uciekamy przed dziabańkiem, bardzo ładna kontrola, tu nic złego się nie stało. Linki zmuszone do ewakuacji, prawie zabita jedna jednostka, prawie jednak robi wielką różnicę, ale Gremory, nie martw się, kiedyś dać radę zabić tego Linga. Jak dorośniesz, oj, oj. No dobra, zabił jednego, zabił drugiego, ślik, zabił też trzeciego, więc bardzo ładnie. W odpowiedzi na to wszystko Storm daje 12, tak, 12 lingów, więc sporawo. 3 lingi zabite, dlaczego to są lingi bezpośrednio środkiem, tego do końca nie rozumiem i chyba nie chcę rozumieć, ale no, chciał wysłać, to wysłał. Chyba się zdenerwował, proszę państwa, Baning Nest jest, 12 lingów, oj. Starport, no to może boleć, innymi słowy szykuje nam się Bane Bass. A chciałbym też powiedzieć, że ja ogólnie rzecz ujmując nie oglądam tych replay, które mi wysyłacie. Czasami ktoś mi mówi, słuchaj, to jest dobry replay, warto go obejrzeć. A dlatego na przykład zdarza mi się nagrywać jakiegoś drewnianego przedszkola 2-3 razy, z tego względu, że jest, okazuje się, odcinek marny i nawet w tym drewnie się nie da wystrugać. Zabawnie, za bardzo. Dobra, Baning Nest już jest gotowe i czekamy na wjazd do środka, czekamy na Bane Busta. Dużo Banelingów, bardzo dużo Banelingów, 10 sztuk, jeżeli chodzi o Gremorego i jego armię, to aktualnie to jest jeden Helion, dwa Heliony, proszę bardzo, dwa Heliony i do tego wszystkiego pojedynczy Marines. Postawiony bunkier już z boczku, tak jak powinien być, no i mamy teraz ten tuptanie na górę, duża ilość lingów, no zaczyna się tuptu, bija się do środka, ładnie rozbija się, no i teraz gdzie biegną te Heliony? Czemu Heliony biegną, inaczej, czemu Banelingi biegną za Helionami zamiast bijać się w eko? Tego nie do końca rozumiem,
Wybronione! Jak on to wybronił. Mój Boże, jedynie jak on to wybronił, to ja tego do końca nie rozumiem. Ale czemu te Banelingi tu ptały bezpośrednio za Helionami, zamiast bić się tam w prawo? A nie naokoło, zwiedzanie i tak dalej. Ale dobra, Lingi co już się pojawiły przy kolejne. No i teraz dosyć ważna sytuacja. Oj, blokuje się, trzeba wbić się pod tego Heliona. Gdzie on biegł za Heliona z tyłu? Nie tego przygodu, miał upatrzonego tego Heliona, tego nie miał go zagryźć. No i bardzo ładne teraz jest Jabanko. Liberator się pojawił, jest Liberator ustawiony na rampie, żeby nie było takiego wpadania. No i zerknijmy te straty. 5 SCV-ek za 28 Lingów i 5 Banelingów. 4 Heliony. Naprawdę te Bane'y nie mogły trochę lepiej zrobić. Nie mógł dorzucić z dwóch Banelingów w tym wszystkim, gdzieś tutaj schować dwa Lingi i potem robić tak... Powiedział ten, który ci zuje. Jak nie zadziała ser za pierwszym razem, proszę państwa, ani za drugim razem, to robimy raz trzeci. Do 3 serów sztuka. Pizza 4 sery są, tak? Ale to ja bym powiedział, że to jest drugi ser, bo ten pierwszy był kontynuacja drugiego. Lingi jeszcze pod bazą, Gremory przestawił sobie Liberatora, tak wiecie, żeby obronić ekspansję, zamiast ją podnieść i być bezpiecznym u siebie w domku. To jeszcze ma jednego Liberatora, widzę Gremory, gdzie on leci nim, gdzieś tam w siną dal. Nie sprawdził, czy przed bazą nic nie ma. Troszeczkę szkoda, bo by się przydało, bo tutaj jest duża ilość Banelingów. Więc aktualnie będziemy mieli podwójny ser. Ser numer 2 ze strony Storma. Wyjeżdża aktualnie swoją armią Gremory. Uwaga na Bane. Są już Banelingi. Liberator przydałoby się przestawić. Banelingi tu ptają prosto pod Heliona, co było raczej niepotrzebne, ale przetuptały się i rozwaliły całkowicie wejście. To jest piękna sytuacja. Wjazd do środka Gremory. Coś ty mi wysłał, że tutaj po raz kolejny taka dziwna akcja. Dobra, trwa dziabanie wszystkiego. To z jednej, to z drugiej strony. Nie wiem, czy tutaj zostawić sporo jednostek po prawej stronie, ale to akurat szczegół. Prosto pod Liberatora jednak biega Liberator, 9 zabitych jednostek na koncie, coś tutaj się dzieje z tyłu, Liberator jest z tyłu ustawiony i eko za eko, to nie jest tak miło, ładnie, pięknie i przyjemnie, jedna i druga strona traci jego, Storm jest na 13 dronkach, tak, zatrzymaj się w tym miejscu, widzę, że dużo SCV-ek u Gremarego ginie, Liberator, 22 zabite jednostki, po drugiej stronie jednostek mamy 5 zabitych, Storm pisze ofensywne GG. Nie. Najgorsze, co można zrobić, offensive GG, napisać good game, kiedy się jeszcze nie skończyło. No z drugiej strony ma 3 harwestery przeciwnik, więc trochę przypał. Gryzienie faktorki, Lingi coś ciekawego na dole robią, jeszcze nie, Starport ustawiony, Liberator, no na razie broni to wszystko, 4 dronki dorzucone, żeby trochę tego wszystkiego było więcej. I chciałbym zauważyć, że mamy jednego Liberatora, który zabił już 29 jednostek. Zbierą te kile niczym matka słodziaki w Biedronce. Jednego za drugim. Dwójka Marynców, która powinna pewnie podejść trochę tam gdzieś dalej. Już się podbiła. No i eko, dobra, Lingi podają, ale chodzi o to, że tutaj nie było żadnego eko. 2 harwester, 1 harwester. Ale ja tu widzę 3 bazy i muły dorzucone. Dobra, ja chciałbym powiedzieć, panie Gremory, co pan tutaj kombinujesz? Co ty grasz? Ja wiem, że ofensywne GG to jest bardzo wkurzające. Dobra, Helion. Tylko pamiętajmy, walczyć tym Helionem prosto na oła. 54. On po prostu zbiera wszystkie Pokémony. A to, że w trupach, to już akurat szczegół. 89 zabitych Lingów, z czego 56 przez tego pana tutaj. Ła. Musi być szczęśliwy. Też może być oczywiście jakieś horrory po nocy, mogą się śnić. No i dobra, Liberator. Leć, nakładaj presję. Tu jeszcze jest, proszę bardzo, jeden Reaper. A ty leć i nakładaj presję. Bądź śmiercią. Ty jesteś już śmiercią. Ale wszystkie dronki by teraz ze strachu umarły, jakby podleciał taki Liberator. 56 zabitych jednostek. Przerażające. Double Expand mógłby teraz Gremory sobie grzecznie zrobić, prawda? No bo w sumie może. I kolejna porcja Lingu, więc ser numer 3, proszę państwa. Trzecia porcja sera jest właśnie nakładana na pizzę. Ja osobiście lubię z dwoma serami max. Lubię podwójny ser, ale co za dużo sera, osobiście uważam, że to jest niezdrowo. A tutaj chyba trzeci się będzie szykował, chociaż na razie Lingi czekają, czekamy na Banelingi. Liberator, 60 jednostek na koncie zabitych, ja pierdzielę. Żyj, ty masz przeżyć tą całą grę. Okej, czeka sobie na razie Lingami, tutaj nic wielkiego raczej nie jest w stanie zrobić. Gremory widzi, że ktoś mu pod bazą siedzi. Mógłby Liberatora rozstawić tutaj, prawda? Tak wiecie, żeby troszeczkę powalczyć z przeciwnikiem, który swoją drogą... Aha, już jest. Zrobił ładny, piękny containment block. I tu nic nie może lepszego zrobić. No i co teraz byłoby dobrze robić? Na przykład bardzo dużo dobre eko. Kolejny Liberator się zbiera, w sumie można by Overlorda ubić.
Tu jeszcze jest 60 kili i teraz wiecie, zawsze jest ich dwóch, nie więcej, nie mniej. Tutaj mamy tego mastera, a tutaj jest ciemny padawan. Tak wiem, padawan, a nie padawan, ale tak padawan bardziej ładnie brzmiało po prostu. No dobra, o, wielka migracja zarobkowa. Gremory przerzuca swojego orbitala, gdzieś gdzie przeciwnik teoretycznie nie powinien wiedzieć, co się dzieje. Tenże też nie zeskautował ekspansji, mimo że widział, że tam trzy orbitale mogą być. Liberator rozstawione, tu mamy 61 zabitych jednostek i uciekł. Jejku, pan Henryk, który pilotuje tego Liberatora, to jest legenda, legenda, będą legendy krążyć o panu Henryku. Proszę państwa, wydobycie w ukrytej ekspansji. To jest, obstawiam gdzieś poziom GM-a. Gremory swego czasu był w GM-ie, Liberator jeszcze w środku wjechał, zabite trzy jednostki, no tutaj nie poszalał. Spine postawiony zamiast spora, ale okej, okay. Spine może być. I teraz pan Heniu, no widać, że już starszy człowiek, 61 na koncie, na liczniku, zmęczony, ale dalej tutaj młody na niego patrzy. Wylądowanie raczej nie jest to dobry pomysł, szkoda, że muszę zgniatać tego i dobra, Bailingi, zastaw się, Gremory, zastaw się! Wyląduj na Boga! To cały pisterny plan wylądował. Jak wylądował, Lingi pięknie. Oczywiście Lingi z jakiegoś powodu ganiają Heliony, co raczej nie jest dobrym pomysłem, znowu WTK wpada. A tutaj Lingi zamiast gryźć Heliony, to co gryźły? Faktorkę, to chcą zagryźć Faktorkę. Chciałbym też zrobić tak zwanego szybkiego slow clapa dla pilota tego Starporta. Był z low clap, ale to jest najlepsza akcja. Gremory ma jeszcze ekspansję ustawioną gdzieś tutaj z boku. Więc tak, to już był trzeci ser. No, trzy sery to już dosyć dużo tego wszystkiego tutaj uderzyło. W międzyczasie Liberator... On Heniu, niech! Panie Henryku, niech pan wróci! Pan musi żyć dla przyszłych pokoleń! My pana prosimy! Nie walcz już tam, wróć do domu, zostań ze wszystkim. Ofensywne? Która to już jest ofensywne, Gigi? Trzecie? To już nie, to już jest... Drugie ofensywne GG, proszę. Pierw było jedne te normalnie. Good luck, fan, good luck. To już jest drugie ofensywne GG. Ja bym się lekko zdenerwował, ale jak na to patrzę, to jest jeszcze szansa wygrania. Wszystkim dlatego, że budynki dalej tutaj gdzieś żyją. Dobra, Starport leci, te wszystkie budynki poobrywały, a Storm jak nie wpadł na ten pomysł, aby zeskautować ekspansji po lewej stronie, u dołu, gdziekolwiek, to nie, bo scout... Prawdziwy zerk nie skautuje. Tak samo jak prawdziwy mężczyzna nie chodzi do lekarza, nie leczy się. Prawdziwy nie skautuje. Tutaj SCV-ki jeszcze gdzieś na boku uciekały, bo bardzo dobrze Gremor się ogarnął, że nie. Po prostu skaut jest dla słabych. Jeden złapany, drugi złapany. Ja chciałbym przypomnieć, że on wcześniej widział, że były trzy orbitale. On był w bazie, w której widział, że liczy orbitale. Ale jak widzimy tutaj zerga i na przykład guru do liczenia do trzech u zerga, to bywa czasami bardzo ciężkie. Faktorka naprawiana. Ojej, 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 Starport. Nie, 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 Starport, leś. Halo, ekipa remontowa z gaśnicami proszona pod trzecią bazę. Ekipa z gaśnicami proszona pod trzecią bazę. Na sprzątanko, dobre, udaje się. Tym razem przynajmniej się tutaj udało. No to ładnie, pięknie. Banshee z Cloakiem. Ja chciałem przypomnieć, że mamy 12.30 sekundę i panowie nie przekroczy, jeden z nich przekroczył 50 punktów zaopatrzenia. No tak, i to zaczyna być zabawne. No i teraz Heliony. Chyba już zostało zeskautowane, tak? Tak, to już zostało zeskautowane. Heliony gdzieś tam zostały utrzymane, bo po co Bailingi, żeby wjechać przy okazji tylko po raz enty, lepiej sobie z Helionami prosto. Po co z tymi lingami lepiej pod Heliony się dostawać? Bo jakieś roucze, komu są roucze potrzebne, cokolwiek jest, tylko nic nikomu to jest niepotrzebne. Produkcja trzech Helionów na raz, pierwszy banczy, za chwilę się pojawi Liberator. Nie, pan Henryk! Bardzo ładnie ustawione Bailingi prosto pod Helionami, żeby było tutaj co oczywiście bić. Pięknie, 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 wszystko zostało spaczone. Uchwale Henryka teraz wszyscy walczą. Dziś nie ginie żaden Helion, od tego momentu nie ginie żaden Helion, jest ich 12 zginęło, plus Henryk i jego padawan i plus jeszcze jedno, o którym nikt nie pamięta, bo miał dziwną wysypkę na plecach i nikt nie chciał o nim pamiętać, ale teraz cała reszta nie ginie i widzę spajer postawione, co jest ogólnie rzecz ujmując dobrym pomysłem, żeby tutaj sobie pospajerować się. Problem jest jednak tego rodzaju, że Heliony, jeżeli za chwileczkę wjadą do tej bazy, to powinny zrobić takie piękne gremorowe barbecue. Dwie bazy, tak.
No i nie chcę nic mówić, ale Gremory po tej całej akcji, po stracie łącznie 63 SFA-jak ma cały czas lepsze wydobycie. Pamiętajcie, że drewniane przedszkole to nie jest to, w jakiej jesteście lidze. To jest coś więcej. To jest jak bycie nobem. To jest stan umysłu. Bo mamy noba i mamy noob. Noob. Ktoś jest newbie. I tutaj aktualnie mamy stan umysłu, mimo że High Master GM, mamy stan umysłu drewniany. Dobra, wjazd z helionami do bazy. Wjeżdżamy, wjeżdżamy, spajne poustawiane jak najbardziej. Przepraszam za uderzenie w mikrofon, wjeżdża teraz w te eko. Ale barbek, ależ pieczę go tutaj. Ciekawe, czy sam napisze Storm TGG. Nie wiem, że napisze coś bardzo brzydkiego, ależ pięknie tutaj wszystko wypiekł. Widać, że jadą z okrzykiem, z generykiem na ustach, z jego imieniem. No i dobra, całe to jest przypiekane, ta ekmina, no które można byłoby zabić. Ale wydaje mi się, że jednak przypieczenie całościowo eko jest lepszym pomysłem. I nie chcę zmówić, to nawet działa. Więc Tora buduje sobie aktualnie Gremory, nie stawia żadnej wieżyczki, mimo że wiedział, że heliony się za chwileczkę pojawiają. Postawił Tora. Mi się wydaje, że jednak pojedyncza wieżyczka byłaby fajnym pomysłem. Dobra, robi trzy tory naraz, ale jedna wieżyczka byłaby taką lepszą kontrą. Bo to jest tak samo, jakby ktoś chciał tutaj, wiecie, muchę zabić młotem. No, da się, prawda? Jak najbardziej. Jak usiądziesz, przytrzymasz się w miejscu, przywiążesz za każdą kończynę do ściany, to jasne, ubijesz. Ale jednak wieżyczka byłaby trochę lepsza. Znaczy, że tory muszą krążyć, ale tak naprawdę wystarczy po jednym torze na bazę i po zabawie. Wiem, że technologii nie było. A gdzie są helioniki? Ja mam teraz takie pytanie. Nawet Marines robi, nawet jakiś Liberator, Wikingi, bo stać go było na to wszystko. Nie, tory. On się tutaj nie cacka. Nie ma co się, proszę bardzo, przytrzymał wszystkie. Aktualnie wszystkie mutalne są przytrzymane, przywiązane do ściany i teraz młotek napierdziela. GG pisze Gremory, ofensywne Gremory. O, ofensywne GG od Gremorego. Już wie, ja wiem, jak on się uśmiecha. Teraz jeszcze z tyłu Banshee się władowało. O, jakie to jest piękne. Jakie to jest wszystko piękne w tej chwili. I wychodzi Storm! Gremory wygrywa! Moje gratulacje, Gremory! Wygrałeś! Kisne. Kisne z takich filmików. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się to podobało. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień, we wtorek o godzinie 20:00 na moim YouTubie jest premiera kolejnego odcinka. Ile ten sezon będzie trwał? Myślę, że zrobimy na wpół angielski, czyli 10 odcinków drewnianego przedszkola, 2,5 miesiąca, przy czym, że w połowie może zrobimy przerwę, jak będę wyjeżdżał na Home Story Cup. O, tak? Dobry pomysł? Świetny pomysł. W takim wypadku do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał. Cześć!